Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jest takie powiedzenie, jak zrobić milion dolarów. No to odpowiedź jest bardzo prosta. Zainwestować 10 milionów dolarów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ale jeszcze łatwiejsza droga do zrobienia 124 milionów dolarów jest taka, że trzeba się nazywać Akbar Siad, mieć 35 lat, albo być żoną Akbara Siada, czyli Aleją Slaić, 29 lat. No i trzeba zacząć centrum dla kontroli COVID-u, no i laboratorium. No bo jeżeli się założy centrum dla kontroli COVID-u i laboratorium, no to wtedy śmiało można złożyć papiery do urzędów państwowych, no i wtedy 124 miliony dolarów będzie oddane w ramach wyrównywania tych wydatków przez kompanię. No i było właśnie tak w Rolling Meadows, czyli toczące się łączki w Illinois. Dlaczego Illinois jest takie ważne? No, Illinois, tam dużo Somalijczyków przyjechało. Tam przyjechało z Afryki około 200 tysięcy Somalijczyków. No, oni wszyscy są tam muzułmanie. W niektórych miastach, jedno było takie polskie miasto, no to jest teraz całkowicie muzułmańskie. Oni 10 czy 15 lat temu opanowali te miasto i powiedzieli, że wszystkich Polaków stamtąd wygonią. No i faktycznie wygonili. No i tych dwóch przedsiębiorców, czyli małżeństwo przedsiębiorców, wyrwało 124 miliony dolary. No oczywiście FBI się wzięło za to bardzo rzeźko, bardzo raźnie. No i w Chicago również ta agencja FBI. Rzeczniczka całego tego centrum dla kontroli COVID-u, no to stwierdziła, no bo tam były reporterzy dzwonili, pytali się, co się dzieje, no to rzeczniczka powiedziała, że firma współpracuje bardzo ściśle współpracuje wszystkimi urzędami państwowymi z FBI. W sobotę policja i FBI miała nakaz rewizji, no i właśnie weszła do biura, weszła do tego laboratorium. Także sprawdziła to wszystko. No, jak to się wszystko stało? Czy wyszło na jaw? No, Somalijczycy, jak to Somalijczycy? No, 2022 rok. No i trzeba być na internecie, na Facebook, platformach społecznościowych. No i Akbar Said doszedł do wniosku, że najlepsza metoda na to, żeby pokazać się jako bogacz, no to zaczął pokazywać, że ma dwa Lamborghini, pokazał, że ma 2022 Forda GT, czyli też spore pieniądze, ma Ferrari Enzo, no i że ma również posiadłość za 1,5 miliona dolarów. No długo tam nie zajęło, żeby ludzie... No i chwalił się na platformach społecznościowych, że to wszystko dzięki życzliwości rządu amerykańskiego, który oddaje pieniądze za te badania. No w pewnym momencie oni mieli taki sukces, że otworzyli ponad 300 tysięcy lokalizacji. 300 lokalizacji w całej Ameryce, w co najmniej 26 stanach, no i zbierali 80 tysięcy testów dziennie. 80 tysięcy testów dziennie, no to jest jednak nieźle. No jeżeli nawet na te 300 miejsc, no to parę tysięcy dziennie. Jedna z gazet USA Today, no to ona zaczęła, no żurnalista taki, jak to się w Polsce tam mówi, nie szpieg, ale no nie szpieg, no są tacy dziennikarze śledczy, tak, dziennikarze śledczy, no był jeden taki dziennikarz śledczy z USA Today, no i zobaczył, że
gdzieś tam jechał, no i był jakiś tam namiot, czy jakaś stara szopa, no i był wystawione, że tam jest centrum do badania COVID-u, no i z boku był jakiś generator na benzynę i to wszystko działało tam, no i wygląda na to, że ten dziennikarz śledczy podrapał się w głowę, mówi, no coś tu jest nie tak. No opublikowali to w gazecie, no i od tego czasu właśnie tam dużo, dużo tych wiadomości się pojawiło. Kilkadziesiąt ludzi skontaktowało się z gazetą, że w innych miejscach, w innych stanach, w innych lokalizacjach jest coś podobnego. No cała firma jest sprawdzana jak zwykle przez budżetówkę, czyli przez wszystkich tych prokuratorów. Ziliano jest główny prokurator, to sprawdza. No i jest sprawdzany przez opiekę medyczną i pomoc medyczną, no bo to są dwie można powiedzieć, Medicare i Medicaid, no to jest to, co wszyscy Amerykanie płacą przez całe życie. Jak w sumie to działa? No podatki podatkami, każdy stan zabiera od tych zarobków tam 2, 3, 5, 10% od zarobków, które ludzie mają. Do tego dochodzi podatek federalny, czyli jest mniej więcej tam no kwota wolna od podatku to jest 12 tysięcy, czyli jak ktoś zarabia $1000 na miesiąc, no to jest mało, bo to $30 powiedzmy dziennie, no to nie jest dużo. Stawka minimalna w niektórych stanach jest teraz powiedzmy $10-12, no to by było 20 tysięcy rocznie, czyli 1500. Czyli od stawki minimalnej już się płaci podatek. Na dwie osoby jest 24 tysiące. To przy stawce minimalnej nie płaciłoby się podatku jeszcze. No ale w każdym razie na Social Security, czyli ta emerytura państwowa, to jest tak, że samemu trzeba odłożyć 7,5% i pracodawca odkłada 7,5%. No ale do czego zmierzam? Właśnie do Medicare, czyli pomoc medyczna i Medicaid, czyli pomoc medyczna, no to są dla ludzi w wieku ponad emerytalnym z tego Social Security. Także jak ktoś osiąga wiek emerytalny na dzień dzisiejszy, no to jest chyba 67 lat, można wziąć wczesną emeryturę, co jest 62 lata, no i to wtedy się dostaje tam 80%. Dzisiaj zamiast powiedzmy 100% za 5 lat w wieku 67 lat. No tyle tylko właśnie, że tego opieki medycznej i pomocy medycznej jeszcze nie ma. No ale na te Medicare, Medicaid, no to zabierają około 1,5% na jedno i 2% na dwa. No i skąd właśnie są te pieniądze były, te 124 miliony? No to te 124 miliony, no to było z tych kont ludzi, którzy przychodzili tam, niby się badali. No i właśnie ta grupa Akbar i Alia, oni obciążali te pieniądze. No na 300 miejsc, no to tam musiało pracować kilkaset osób. Jak zaczęli ich sprawdzać, no to centrum właśnie tej Centrum Śledcze dla Opieki Społecznej i Pomocy Społecznej, no to doszło do wniosku, że cała ta firma, no to ma bardzo dużo tych dziur i nieprawidłowości, no i przyznali się, że zapłacili ciężkie pieniądze. Oni również obciążali prywatne instytucje, prywatne ubezpieczalnie, no ale ogólnie rzecz biorąc, no to cała kompania to brała tylko dane, no bo jak oni to kradli? Oni przypuszczalnie musieli dawać ludziom też tam 10 czy $15, no bo zasadniczo to się okazuje, że nie bardzo testowali na te 80 tysięcy dziennie testów, no to oni nie byli w stanie tam tego przetestować i bardzo często udawali. Częściowo wpadka była taka, że komputer wysyłał
wysyłał test, że test jest negatywny w ciągu kilku sekund po tym, jak dane były wprowadzane do komputera, a ktoś jeszcze nawet nie wyjął tego patyczka z nosa, czy tam z gardła, jeszcze nie dawał. Także to wszystko ludzie tam się drapali po głowie, o co chodzi. No, pracownicy no to w zasadzie byli poinstruowani, żeby ustawiali ten komputer i cały ten zestaw w ten sposób, że to wszystko przechodziło na państwową opiekę. No bo wygląda na to, że budżetówka, że państwowa opieka była najłatwiejsza do okradzenia. No i to było w ten sposób, że no kradli na potęgę, zorganizowali to elegancko. Nie wiem, czy w tym swoim w Somalii byliby w stanie tak ukraść, no ale w Ameryce okazuje się, że jednak to wszystko wyszło dosyć elegancko. Ci wszyscy prokuratorzy jak zwykle to mówią, że będą ścigali, że będą pilnowali, że będą patrzyli. No ale to teraz ostatnio to jednak chyba to wszystko będzie zamknięte, wciągnięte pod dywanik. No dlaczego? No dlatego, że jak zwykle grupy lewackie, grupy muzułmańskie zawsze krzyczą, że to będzie powodowało ruchy antysemickie, antymuzułmańskie, no bo ruchy antysemickie, no to lubią. Lewica lubi ruchy antykatolickie, lubi ruchy antyżydowskie, antysemickie, no ale antymuzułmańskie, no już nie bardzo, tak? Także jak planujecie zarobić 124 miliony, no to musicie przeprowadzić się do Somalii, zamienić swoje nazwisko na Akbar, przyjechać do Ameryki, poczekać na panikę 19 i założyć firmę Krzak, gdziekolwiek tam na rogu, to wystarczy tylko generator, podłączyć coś, no i łapać ludzi, przypuszczalnie płacić im parę groszy, żeby dali te swoje numery PESEL-u. No, nie ma w Ameryce PESEL-u, ale jest tak zwany numer Social Security. No to właśnie to było między innymi stworzone żeby zorganizować emeryturę państwową, tą przymusową emeryturę państwową. To każdy ma taki, no dowodów osobistych też nie ma, bo są prawa jazdy albo dowód tożsamości bez prawa jazdy, no ale to tam właśnie ten numer bezpieczeństwa społecznego, czyli ten Social Security, no on też jest zrobiony tak, że ma 3 cyfry, myślnik, 2 cyfry, myślnik i 4 cyfry, tak? Także, że kombinowali w ten sposób. Także wiecie, jak zarobić? No to zarabiajcie. 124 miliony rząd ma na talerzu, żeby rozdać to cwaniaczkom i hochsztaplerom, tylko musicie być mądrzejsi, no tych Ferrari i Porsche, no to nie bardzo, to nie ma co kupować. Chwalić się, że frajerski rząd płaci, no to też nie najbardziej mądre, tak? Także to jest ciekawe, że ludzie są w stanie wycwaniakować takie oszustwo, no a później wpadają w taki debilowaty sposób. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych. Widzicie, co się stało w Ameryce. W Ameryce połowa Polaków głosowała na kretyna Bidena. No i teraz mamy to, co mamy. No, mam nadzieję, że wszyscy Polacy, co głosowali w Ameryce, płaczą. Wzięli jakąś włosiennicę i leją się po gołych plecach za tą swoją własną głupotę. No jeżeli jeszcze nie, no to ja nie wiem, co jest potrzebne, czy żeby zrozumieli, że głupawo zrobili. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego komunistyczną klikę. No widzicie, co się dzieje. No, tak
weź się tą włosiennicę, zrzuć się z koszulę z pleców i lejcie się, bo to jest makabra. No, jeżeli dla odmiany mieszkacie w Iliano i jest tam niedaleko Akbara, no to zobaczcie, gdzie on tam zarabiał, no i uczcie się, jak się przyjeżdża do Ameryki z Somalii, żeby zarobić 124 miliony dolarów. Zdrowia dla normalnych.